25-letni Dymitr pojechał do Heidelbergu w Niemczech, gdzie spotkał się z zespołem naukowym znakomitego chemika Roberta Bunsena. Pierwszy rok pobytu za granicą był jednym z najważniejszych okresów w jego życiu. Nawiązał wtedy wiele przyjaźni i wiele też się nauczył. W następnym roku wziął udział w pierwszym Międzynarodowym Kongresie Chemików w Karlsruhe jeden z usłyszanych wtedy wykładów okazał się mieć znaczący wpływ na dalsze jego życie. Włoski chemik Kanizaro przedstawił w nim nową metodę obliczania masy atomowej, co wywarło na Mendelejewie ogromne wrażenie. W roku 1867 zdobyte za granicą doświadczenia naukowe zaowocowały po powrocie do kraju uzyskaniem stopnia doktora, a następnie stanowiskiem profesora chemii ogólnej na Uniwersytecie Petersburskim. Mendelejew miał wówczas 33 lata. Jesienią nowo mianowany profesor Mendelejew przyjął nowe obowiązki dydaktyczne, które obejmowały m.in. wykłady z podstaw chemii nieorganicznej. Pierwszym zadaniem dla niego było znalezienie odpowiedniego podręcznika dla studentów. Nie znalazł się jednak takiego, który mógłby polecić studentom, postanowił napisać własny podręcznik. To wyznaczone sobie zadanie pochłaniało mu tak wiele czasu, że z trudem wywiązywał się ze swoich obowiązków dydaktycznych i zobowiązań wobec wydawcy. W lutym 1869 roku ukończył pierwszy tom swojej książki, w której zdołał opisać tylko osiem z 63 znanych wtedy pierwiastków. Przystępując do drugiego tomu, długo rozmyślał nad usystematyzowaniem znanych wtedy pierwiastków, tak aby mieć plan pisania dalszych części podręcznika. W tym samym czasie zainteresował się problemami niezwiązanymi bezpośrednio z jego pracą na Uniwersytecie były to zagadnienia jakości gleby i wydajności upraw roślinnych. Wstąpił wtedy do Wolnego Towarzystwa Ekonomicznego jako konsultant naukowy. W lutym 1869 roku towarzystwo zleciło Mendelejewowi inspekcję gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją serów. Był 17 luty 1869 roku i Mendelejew przebywał w swojej pracowni. Przed nim na biurku leżały porozrzucane papiery, zaś po środku znajdowało się pismo wyglądające na oficjalny list. Mendelejew spojrzał na niego i przeczytał. Serdecznie zapraszamy pana do udziału w objeździe okolicznych gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją serów w dniu 17 lutego 1869 roku. Za kilka dni mijał termin złożenia w wydawnictwie kolejnego rozdziału jego podręcznika, a on nie wiedział jeszcze, wedle jakiego schematu uporządkować pierwiastki. W ciągu dwóch ostatnich nocy prawie nie spał. W czasie, gdy rozważał kolejną układankę, zaskoczyło go energiczne pukanie do drzwi. Proszę wejść! Niepożądanym gościem okazał się Woźnica. Wielmożny panie, dorożka czeka, aby zabrać pana na dworzec kolejowy. Mendelejew był gotów rwać sobie włosy z głowy. Ja nie mam dzisiaj czasu. Proszę przekazać wiadomość do towarzystwa, że jestem spóźniony o kilka dni. Tak, proszę pana, przekażę. Dorożkarz odwrócił się i wyszedł. Mendelejew popatrzył na biurko, gdzie obok listu leżała kartka papieru z zapisaną u góry linii kontekstu właściwości litu. I co dalej? W tym momencie Mendelejew poczuł, jak bardzo był zmęczony i postanowił na chwilę oderwać się od nurtującego go problemu. Zwykle w takich sytuacjach pomagało mu układanie pasjansa. Z górnej szuflady biurka wyjął talię kart. Żwawo przetasował talię, wyjął z niej trzy karty i ułożył obok siebie na biurku. Zamyślił się głęboko. W tym momencie bezsenne noce dały znać o sobie, jego powieki zaczęły się zamykać, a głowa zaczęła opadać na piersi. W końcu profesor poddał się zmęczeniu i oparł swoją głowę o biurko. Jedynymi dźwiękami, które można było usłyszeć w pracowni, było rytmiczne tykanie zegara na ścianie i miękkie pochrapywanie profesora. Minęło może piętnaście minut. Nagle Mendelejew zerwał się. – Myślę, że już to widzę, że już to rozumiem – wykrzyknął. Zaczął przekładać papiery na biurku, szukając wolnej kartki. Nie znalazł szyniczego, wziął do ręki list i odwrócił go. Z tyłu zaczął pisać – lit – 7, sód, 23, trzy. potas, 39, rubit, 85. Mendelejew miał właśnie sen, podczas którego zobaczył poszukiwany schemat uszeregowania pierwiastków chemicznych. Nie zapamiętał jednak całości, ale tylko pewne jego fragmenty. Spojrzał teraz na niekompletny zestaw kart z przerwanego pasjansa i do głowy przyszedł mu pewien pomysł. Otworzył szufladę i wyjął stos białych kart indeksowych. Zaczął je po kolei liczyć, aż dotarł do sześćdziesięciu trzech. To wystarczy! Powiedział do siebie. Na każdej z kart Mendelejew napisał nazwę pierwiastka, jego symbol chemiczny, masę atomową oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne. Jego wiedza o pierwiastkach była rzeczywiście imponująca, gdyż skompletował cały zbiór kart, pamiętając o każdym szczególe, odnoszącym się do poszczególnego pierwiastka. Po tym przystąpił do swojego chemicznego pasjansa. Karty z pierwiastkami o podobnych właściwościach układał w wierszach według rosnących mas atomowych. W stanie wyjątkowego podekscytowania pracował tak przez wiele godzin. To, co mu przeszkadzało, to to, że na siatce ułożonej z kartek nie mógł wypełnić niektórych pustych miejsc. Miejscom tym odpowiadały masy atomowe 45, 68 i 70. Być może miejsca te odpowiadają jeszcze nieodkrytym pierwiastkom, zadumał się Mendelejew. Obawiając się zapomnienia istotnych szczegółów, szybko przystąpił do wypisania całego schematu na odwrocie zaproszenia. Schemat ten wydał mu się znajomy. Oczywiście! To jest to, co widziałem w moim śnie! zawołał. Było teraz pewnym, że Mendelejew bez trudności ukończy swój podręcznik. Tak szybko, jak było to możliwe, opublikował swój nowy system organizacji pierwiastków. Początkowo chemicy odnieśli się do niego nieufnie, jednak w 1875 roku odkryty został pierwiastek o masie atomowej 68. Został nazwany Galem. Wkrótce odkryto też pierwiastki o masach atomowych 45 i 70. Mendelejew uświadomił sobie, że opracowany przez niego system odzwierciedla rzeczywiste prawo przyrody. Był pewien, że dzięki temu odkryciu wkrótce stanie się sławny i nie mylił się. Jego nowy system organizacji pierwiastków, stał się znany jako tablica układu okresowego pierwiastków. W miarę jak odkrywano nowe pierwiastki i poznawano ich właściwości, tablica ta ulegała pewnym modyfikacjom, jednak podstawowa myśl, przyświecająca jego utworzeniu, przetrwała próbę czasu. Mendelejew nie był jedynym uczonym, który odkrył właściwość okresowości pierwiastków. Niemiecki uczony Lothar Meyer niezależnie opublikował podobny schemat. To samo uczony angielski William Odling. Jednak rzeczą, która wyróżniała system Mendelejewa od pozostałych, było to, że dawała ona możliwość przewidywania istnienia nowych pierwiastków i ich właściwości. Dlatego też to Mendelejew uważany jest powszechnie za właściwego twórcę układu okresowego pierwiastków.